Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wszystko się zgadza. Pięknie pani mnie zaprezentowała. Panie pośle, to prawda, że to pana ostatnia sejmowa kadencja, że chce się pan pożegnać z polityką? To jest przykład takiej delikatnej manipulacji. Im jestem starszy, a ostatnio po różnych doświadczeniach... Ale kto manipuluje? Dziennikarze. Ale ja pana pytam, ostatnia sejmowa kadencja czy nie? Nie, tego nigdy nie powiedziałem. Natomiast powiedziałem i używam coraz częściej trybu warunkowego. Jeżeli będę żył, jeżeli będę zdrowy, jeżeli będę chciał, to wystartuję. A oni napisali... To chyba ostatnia, pewnie jest z nim bardzo źle. No nie, po prostu bardziej trzeźwo patrzę na świat. Ja myślałam, że to chodzi o to, że pan się boi, że pan dostanie po łapkach albo wręcz zostanie odstrzelony. Pani redaktor, 25 lat będzie już, Bogu dziękować za rok, jak to trafiłem do Sejmu i jeszcze wcześniej w samorządzie 8 lat. Nigdy, tylko raz jedyny przegrałem wybory. Jestem szczęściarzem w tym sensie. Być na liście, żeby wygrać wybory, się, nie chwalę, nie, nigdy. Jedynkę miałem chyba raz. To nie jest tak, proszę pani. Ale w ogóle trzeba być na jakiejś liście, prawda, biorącej. Nieładnie jest mówić pozytywnie tak zbytnio o sobie, ale mam jeszcze wzięcie na szczęście i myślę, że jakieś tam rączki do mnie się wyciągnęły, jeżeli chodzi o ten start, o którym pani mówi. Natomiast powiedziałem, co powiedziałem i powtórzę. Uważam, że się bardzo pogorszyła polityka. Jestem trochę tym już taki wkurzony bardziej niż zmęczony. Mam jeszcze tą siarkę taką w sobie, żeby działać aktywnie. Siarę to się mówi. Nieładnie, elegancki język. Przepraszam tych purystów, tych... smakoszy, salonowców, że używam czasami takich zwrotów. Dobrze, nie dojdziemy do sedna. Dobrze, no. Ja chcę zapytać, czy pan słyszał bezpośrednio od kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że niektórzy uważają, że trzeba odstrzelić tych, którzy psują, podkładają nogi, szkodzą, rozpychają się. I tutaj szef pana klubu, pan Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, mówi, że tutaj chodzi o Solidarną Polskę, czego nie trudno się domyślić, ale małe grupki postkowinowców też. Mądre głowie dość dwie słowie, więc wiadomo, kogo mogą mieć na myśli. Okej, to tutaj nie trzeba tłumaczyć, bo nasi byśmy obrazili inteligencję słuchaczy Trójki. Wszystko jest jasne. Natomiast uważam, za bardzo szanuję szefa i pana profesora i innych. Staram się szanować, tak byłem wychowany. I uważam, że to nie pomaga sprawie. Natomiast takie sygnały, wypowiedzi są, bo jakbyśmy się mieli tym przejmować, to byśmy się już dawno pokłócili. No tak, ale słyszałam, czy pan to słyszał, że tak chodzą po korytarzach, że już mają dosyć tej Solidarnej Polski, że same kłopoty z wami. No to jeżeli ktoś tak uważa nawet i mówi, ja tego nie słyszałem, przy mnie takie słowa nie padają, to są ci, którzy normalnie troszeczkę mają jeszcze za mało doświadczenia, bo człowiek po latach, wie pani, w polityce to nie jest elegancki świat. Słowa padają, nawet oficjalnie padają straszne słowa, a nieoficjalnie się różne rzeczy gada i mówi. Ja sam nie jestem idealny, też po cichu gdzieś tam czasami coś mówiłem o kim. Nie jestem niewiniątkiem, co pazurków nie widać, ale proszę pani... Dobrze, to już proszę się już na sobie nie koncentrować. Ten fragment można absolutnie skończyć. Rodzina się dogada. Wielka rodzina w Zjednoczonej Prawicy. Tak, i to dla mnie to jest najważniejsze. Jestem przekonany. Inaczej to byłby dowód, że mam jakiś syndrom samobójczych instynktów. Po prostu za dużo... Jedni bardziej, drudzy mniej. Tak, mamy ciągoty, pracuję nad tym też, bo mnie wiek pomaga i to, że jednak znaczy pana ciężar... Młodsi koledzy mają ciągoty do tego, żeby mieć więcej, żeby się troszkę porozpychać, tak? Moi i tamci, wszyscy koledzy, bo ja traktuję, jeszcze raz powtórzę, Zjednoczoną Prawicę jako całość i dla mnie interes Solidarnej Polski czy PiS-u jest bardzo ważny, ale najważniejsze jest to, żeby ten kierunek zmian był kontynuowany. Jasne? Kropka, krótko. Dobrze, rodzina się dogada także w sprawie... ustawy o Sądzie Najwyższym? Nie wyobrażam sobie innej rzeczy, a niedogadanie, nawet gdyby to bardzo popsułoby sytuację, nawet z ryzykiem pęknięcia, co byłoby w ogóle scenariuszem najgorszym, nie tylko z punktu politycznego, ale również narodowego, bo Polsce dzisiaj potrzeba wielu rzeczy. Jest wojna, nasza wojna, o nas wojna. Musimy sobie uświadomić, jakie są niebezpieczeństwa nad krajem. Do tego dochodzi inflacja, z którą jest bardzo ciężko walczyć. Naprawdę, musimy dramatycznie... Jasne, musimy szukać tego, co nas łączy w ramach Zjednoczonej... Ale pan sobie nie wyobraża, czy toczą się poważne rozmowy, żeby to, czego pan sobie nie wyobraża, stało się ciałem, czyli odwrotnie. To jest to słowo, którego nie mamy we krwi. Spuścizna historyczna. Proszę pani, straszne słowo, wstrętne. Kompromis. Wszyscy są niezadowoleni. Czy są szanse na kompromis? Myślę, że tak, ale nie tylko u nas w Solidarnej Koalicji. Kompromis z prezydentem. I wreszcie, najtrudniejszy kompromis. Ale są jakieś rozmowy na ten temat? Cały czas. Cały czas. Tak. Dobrze. A Donald Tusk zapowiedział wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Zazwyczaj w takich sytuacjach premier broni swoich ministrów jak niepodległości. Czy w obecnej sytuacji, jeśli państwo by się nie dogadali, może zachować się inaczej i nie bronić? Czy też to jest pomocna dłoń Donalda Tuska, żeby właśnie premier chwalił Zbigniewa Ziobrę? Mam pokusy, żeby używać mocnych słów, ale jednak już zaczynam panować nad tym, więc nie będę. Uważam, że to jest nieodpowiedzialne zachowanie. Taka demonstracja tania. Wielka szkoda, że jednak polityk kluczowy, najważniejszy na opozycji, Donald Tusk, no nie pełni roli konstruktywnej. Jego wypowiedzi niektóre nazywa ministra sprawiedliwości, na przykład, cytuję, szkodnikiem. Wie pani, to trzeba być trochę słabo, jednak nie chcę mówić o wychowaniu z domu, ale od pewnej klasy polityków, prawda, wymaga się już niestety tej kindersztuby, tej, proszę pani, szlachectwo zobowiązuje. Więc kto ma w Polsce wprowadzać w tej chwili, nie mówię o pojednaniu, nie jestem naiwny, ale naprawdę wszelkie działania, inicjatywy i słowa, które dzielą jeszcze bardziej Polaków, również z naszej strony, żeby było jasne, są fatalne. Dzisiaj trzeba dramatycznie szukać tego, co nas łączy. Trzeba rozmawiać. Trzeba wprowadzić zawieszenie broni nie tylko w Mariupolu, ale tu, w Warszawie. Trzeba rozmawiać ze sobą. Rozumiemy się? Rozumiemy się. Ja z panem teraz... To ja z panią się rozumiem, ale czy rozumieją się wszyscy? Bo ja widzę, że niektórym jest w to graj i się tak nawalają, jakby, proszę panie, słoneczko świeciło. A nad Polską są chmury, a nie słoneczko. Dobrze. Czy są szanse, że na tym posiedzeniu Sejmu dojdzie do rozstrzygnięcia w sprawie tej Izby Dyscyplinarnej? Ja się dzielić mogę tylko nadzieją. Mam nadzieję, że nie płonną. Mam nadzieję, że nie płonną, że nie będzie to naiwny, bo uważam, czas tiku, czas biegnie. Nie ma na co czekać. Wydaje mi się, że presja pewna, pozytywna presja czasu nas obliguje do tego i to nie w imię swoich jaj czy racji. Ja nawet tłumaczę tak, nawet można mieć rację i czasami z niej rezygnować, dlatego, że są inne, ważniejsze racje. A dzisiaj racją bytu jest jednak konstruktywne działanie Polski. Czy Adam Glapiński jest dobrym prezesem Narodowego Banku Polskiego i powinien być nim kolejną kadencję? Ktoś mnie spytał, czy jest dobry. Powiedziałem, że nie. Powiedziałem, że nie jest dobry. Jest bardzo dobry. Och, rozczarowanie u dziennika, że uważam, że jest jednak na ten czas, zdał egzamin. Zrobił kilka błędów, wypowiedzi miał kilka niezbyt udanych, zręcznych, co sobie używają do tej chwili wszyscy. Nie był prorokiem, to jest jego wina. Bo właśnie, bo mówił, że przede wszystkim pani, mówił, że do końca jego kadencji nie będzie podnoszenia 100%. Proszę pani, powinien w odróżnieniu od szefa Rezerwy Federalnej, podaje najpotężniejsze finansowe centra na świecie, Wielkiej Brytanii, Banku Centralnego Europejskiego, on powinien wszystko wiedzieć, a tamci, że się machnęli, pomylili, to jest im wybaczone. Ale jemu, temu Glapińskiemu, o nie, proszę pani, ja nie jestem tutaj, nie robię laudacji. Nie jestem ani pan, ani brat. Jestem w Komisji Finansów i uważam, że wybrano drogę trudną w Polsce, ryzykując sporo i płacimy cenę w inflacji, ale bezrobocia nie mamy. Mamy silnie rozpędzoną gospodarkę, która prawdopodobnie będzie stygnąć, ale jak ktoś jest taki mądry, to niech pani zaprosi tutaj kogoś z opozycji i spyta, ile by wynosiła inflacja, gdyby Glapiński nie był, tylko gdyby był pan Budka, gdyby Platforma rządziła, to czy byłoby 2,5%? Dobrze, niech oni się tego pochwalą. Czy w sprawie mądrzy, Adama Glapińskiego w posłach Solidarnej Polski poza panem jest tyle samo ognia? Takiego pozytywnego ognia, żeby go wybrać. Proszę pani, ja tu nie chodzi o ogień. My tylko głosujemy. To jest, czy ktoś z emocją robi? Ja mam trochę emocji, bo jestem wygłodniony. Panie może. Pośle, nie, pośle. Ja myślę, że nie mamy wątpliwości. To bez ognia nie będzie. Mamy wątpliwości. Jeden, już nie powiem nazwiska, żeby nie drażnić słuchaczy, powiedział, my będziemy popierać Glapińskiego. Nasz przedstawiciel w Komisji Finansów, tu zaprezentowany na początku bardzo pięknie wiceprzewodniczący Tadeusz Cymański, jeszcze raz to podrzebię łechta tą moją próżność, zarekomendował, poparł i Solidarna Polska. Sobie nie wyobrażam, żeby tej mojej rekomendacji, bo mamy swoich ludzi w różnych miejscach, nie przyjęła. Naprawdę. I to się stanie na tym posiedzeniu Sejmu, dlatego że w harmonogramie jest napisane, że to jest punkt do rozstrzygnięcia. Jeżeli jest sporny, jest sprzeciw, to Sejm najpierw musi głosami większości, mam nadzieję, że skutecznie, przyjąć w porządku ten punkt, a następnie go przegłosować. No, nie wiem, czy to byłoby dobre dla powagi i dla stabilności państwa. Nasze awantury, ta wojna polsko-polska, która jest jeszcze gorszą wojną niż rosyjsko-ukraińska, moim zdaniem. My musimy naprawdę trochę pomyśleć, że mamy dzieci, że my też odejdziemy. My musimy patrzeć dalej i dość tej awantury. Dość tej awantury. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił wczoraj więcej szczegółów na temat rządowej pomocy kredytobiorcom. Czy pan, jako wiceszef właśnie tej komisji, co pana tak łechce, no i były bankowiec, nie wiem, czy to pana łechce, jest przekonany, że to dobre propozycje i realna pomoc? proste to jest. Mówię tu przez analogie pewne, bo mieliśmy bardzo ciekawy program, był bardzo krytykowany odnośnie frankowiczów, ale przypomnę, że jednak ta pomoc, nasza pomoc w tym wykonaniu tej naszej Zjednoczonej Prawicy była 3 razy, można sprawdzić, dobrze, panie, większa niż pomoc tamtych poprzedników. Teraz będzie to samo, analogicznie w innej sytuacji, a więc są pewne kryteria, bo trudno jednak przyjąć i się zgodzić, że wszystkim pomożemy i wszystko zrekompensujemy. Nie. Kierujemy pomoc do ogromnej grupy, do przeważającej grupy, nie, proszę nie głaskać mikrofonu. Do przeważającej grupy młodych, głównie małżeństw, którzy muszą się z tym zderzyć. Bo pomagać to jest moja kanoniczna prawda i przekonanie. Pomagać nasze państwo, które nie jest państwem biednym, ale nie jest bogatym, powinno pomagać tym, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują. Jasne? A jest tam coś dla osób, którzy są drobnymi ciułaczami i może nie są młodymi małżeństwami, tylko na przykład starszymi ludźmi, którzy odkładają na czarną godzinę i ich oszczędności gwałtownie topnieją. Proszę pani, już mówię, dla tych ludzi będą działania, trudno jest to może prawnie w tej chwili zrobić od ręki o tak, żeby oprocentowanie depozytów było większe. Ale powiem od razu, Platforma, która zawsze najbardziej blisko było do bardzo zamożnych jednak, już chciała likwidacji podatku Belki. Więc odpowiadam, że ci, którzy mają tych ciułacze... PSL też ma taki postulat. Weźmy sobie pod uwagę pewne dane. Ale podatek Belki... Ale wie pan, ile wynosi w ogóle... Ile wynoszą zyski kapitałowe? Minimalne są. Właśnie, no to podatek Belki to jest... Więc żadna to dla nich też pomoc. Tylko. No proszę pani, to mówmy konsekwentnie, bo ja jednak tu staram się utrzymać jakieś logiczne ramy w tym wszystkim. Nie przez mank, przez matematykę czy przez szachy, ale logika ma przyszłość. Więc jak ktoś gada od rzeczy, to niech karty na stół. Powiedzmy sobie, połowę Polaków w ogóle nie ma oszczędności. To pierwsze. Jaka jest struktura oszczędności? To, co pani mówi o drobnych ciułaczach. Tak. I zawsze byłem, jestem i będę, żeby pomagać tym, którzy mają trudną sytuację. To jak rząd może zmusić banki do podniesienia oprocentowania lokat? Nie wiem, czy może wprost ich zmusić, ale może na przykład, bardzo ciekawa propozycja, bardzo ciekawa, tu jeszcze zdążę to powiedzieć. Ekonomiści wybitni również zaproponowali takie rozwiązanie, na przykład obligacje detaliczne, czyli każdy według PESEL-u mógłby, uwaga, kupić obligacje o oprocentowaniu załóżmy 4-5% NBP na 3 lata i to by ściągnęło pieniądze banków i banki by musiały podnieść oby depozyty po to, żeby klienci nie uciekali, ale musi to być limitowane, żeby grube ryby, bogate ryby, które się o inflacji nie boją, nie wykorzystały tego mechanizmu. To jest bardzo interesujący pomysł i podzielę się nim na Komisji Finansów. Dziękuję. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Pani zawsze kończy, kiedy ja się dopiero rozgrzałem. Co ja mogę? Możemy iść na kawę i porozmawiać dalej. To jest jakieś sadystyczne. Dziękuję bardzo, Beata Michniewicz. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszam.